Dobra, cześć, witam w kolejnej części. Dzisiaj o tłokach troszkę, tam o troszkę, tam pierdolenie troszkę. No coś tam zrobimy z nimi, nie? Na pewno te tłoki, tak jak są w tym stanie, jak są, trzeba je dobrze oczyścić, nie? Nie wiem, są preparaty, bo to jest nagar tylko. Są preparaty, nie wiem, Wiara się chwali te zmywacze do hamulców, że to schodzi. A może i zejdzie, ja mam zmywacz do hamulców, więc sobie to popsikam kilka razy i będzie ok. I wtedy wkładamy nowe pierścionki. Te tutaj otwory, te rowki raczej. Bierzemy sobie stare pierścienie, przełamujemy je i sobie pierścieniem starym czyścimy te rowki, nie? Bo jak założycie na ten syf nowe pierścionki, to tam nie ma sensu, nie? Po prostu ja tak robię dla siebie. Możecie sobie nie czyścić tam, tylko spłukać jakimś płynem, tam benzyną czy czymś, czy do hamulców i se wsadzi, ale ja po prostu jak już mam to na wierzchu, co mi szkodzi 10 minut na jeden tłok poświęcić, żeby wyjechać te rowki. Dobra. Jeszcze jedna uwaga odnośnie silnika. O ci, co tam znają temat, robią silniki, to tam wiedzą. Jeżeli na przykład wyciągamy tłok jeden, to liczmy sobie, że odrost rządu, kurwa, tej chwila, bo tutaj poziomica, ja tutaj nic nie mierzę, a poziomica stoi, dobra, to sobie zaznaczacie na dękach tłoków, odrost rządu sobie liczcie, jeden cylinder, drugi, trzeci, czwarty cylinder, nie? I jak wyciągacie, to sobie zaznaczcie, który to jest cylinder i tak widzicie tutaj strzałeczka, że on idzie w ten sposób i strzałeczka jest do rządu. I on nie pójdzie ani tak, ani do góry nogami, a on musi być wsadzony tak samo. I tak samo, jak już wyciągniecie cylindry, chodzi o stopy korbowodów. Nie może być sytuacji, że ten korbowód wam się, ten, ta stopka wam się popierdzieli i zamienicie się z innym korbowodem. Nie. Jeżeli wyciągacie, to nie spieszcie się, żeby wyciągnąć wszystkie, nie, bo wam tak łatwiej. Nie, po prostu sobie śruby tam od spodu poluzować i powoli sobie, po jednym sobie to wykręcać, tylko tak jak mówię, oznaczać sobie tłoki. Bo tłok musi pracować w tym samym cylindrze, co był. Nie może być, że jedynka pójdzie do dwójki, piątka, czwórka pójdzie do jedynki, nie? Nie, nie, tak nie może być, nie? No także sobie zaznaczajcie na tych dękach. Możecie sobie różne cyfry tam robić, co wam tak podoba, co wam się podoba, jeżeli na przykład uważacie, że tu sobie zrobicie jedynkę. Nie ma sprawy, 1, 2, 3, 4, nie? Ale to pamiętajcie, zróbcie sobie na cylindrze strzałkę, na tłoku strzałkę. W którą stronę to idzie, nie? I tak samo tutaj za każdym razem strzałkę, nie? No rzekomo liczy się jeden od rozrządu i tak dalej, ale jak policzycie jeden od tej strony w tę stronę, to wiecie, że jeden żeście wzięli jak najdalej od rozrządu, nie? No. Także nie pomylić się z rozkręcaniem tego i ze spokojem te stopy korbowodów. Każdy musi przyjść do tego korbowodu, w którym pracował. Tak samo, jeżeli nie macie zamiaru wymieniać panewek, też nie możecie ani ich okręty, ani dać do innego korbowodu i tak dalej, bo to wszystko pracuje na wale i wał jest, przypuśćmy, wytarty, czy tam podtarty z tyłu i tak dalej. Tak samo jak ta panewka. Więc jeżeli ją założycie gdzie indziej, może się okazać, że ta panewka, przypuśćmy, zacznie się zacierać, zacznie zmieniać kolory. No to już taka panewka jest do wypierdolenia, nie? Także uczulam was w tym temacie, nie? Ja tutaj oczywiście panewki wymieniam, bo mam wszystko na wierzchu. Nie jest to majątek, tam chyba stuwa, czy ileś tam. No i będziemy działać dalej, nie? Na razie to się bawię, czyszczę, wymieniam ewentualne zimmeringi czy coś, co później mogłoby puścić, no to jest wtedy kłopot wielki i tak dalej, nie? No, a dla tych, co na przykład
mają silnik 1.4, impact przypuśćmy, no bo wiadomo, dół jest do roboty, jest gimela i tak dalej, ja polecam silnik wziąć 1.6, czy od Meganki, czy od Clio, nie? One mają około 100 koni. Uwierzcie mi, że 75 koni, a 100 koni to jest totalna różnica. Ja sprawdzałem ten silnik właśnie na samochodzie tamtym, co jeszcze był silnik niewykręcony przy kupnie. Uwierzcie mi, zupełnie inne odejście. No panie kurde, to Kangoo aż się rwało, nie? No. A 1.4 to jest taki mułek, może to jest do pracy, ale nie. Teraz jak ja mam już tą 1.6, nie zakładałbym 1.4, bo po prostu no, zupełnie inaczej się jedzie na 1.6. Dobra, dosyć tego pierdolenia, bo gadam od rzeczy. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.